I zaczynamy. Witam was tutaj, cześć, Tomizos, zapraszam was na kolejny odcinek z Avizona Postpara Nawet Lilo. Dzisiaj jest kolejny odcinek, miał teoretycznie nie być w tym tygodniu kolejnego, ale jest, no cóż, jak to się mówi, jest, no to już nie będziemy marudzić. Dzisiejszy odcinek jest krótki, bo jedziemy z PKP po Wiśle, z góry, na górę. Znaczy, jesteśmy już na górze, jedziemy do Świętokrzyskiej, do Sezama, tak właściwie dokładnie. I niestety szkoda, ponieważ nasze nagranie jest trochę uszkodzone, ponieważ tam się trzęsie kamera i tak dalej, ale mam nadzieję, że to nie będzie psuć naszej przyjemnej 7-minutowej przejażdżki. Co to zrobić? Jedziemy sobie standardowo naszą tutaj magiczną trasą. Jedziemy... Każdy chyba wie, gdzie mniej więcej jesteśmy, no. Taka Popowiśle to jest najdalej wysunięta na Śródmieściu, tutaj właśnie w tym... w kierunku Wisły stacja PKP. Ogólnie to jest najbliżej jest Wisły chyba stacja PKP. Chyba jest bliżej niż stadion. A nie, Warszawa ZOO jest najbliżej Wisły. Z wszystkich stacji PKP, z tego co mi się wydaje. No ale tak czy siak, to jest naprawdę całkiem nieźle. I co ciekawe, stacja PKP właśnie po Wiśle nie leży na Powiślu, tak właściwie. Znaczy to jest takie Powiśle, ale nie jest to obok Wisły, tak właśnie. Do Wisły jest tam 4 km, więc trzeba się trochę już przejść, żeby dotrzeć do tego. No, i dojeżdżam do Rondo de Gola z Palmą. To jest to magiczne rondo, na którym nie można skręcać w lewo. Tak, bardzo ciekawe, co nie? Na rondzie nie można skręcić w lewo, no ale to jest Warszawa, więc tu jest wszystko możliwe. No i wjeżdżamy sobie tutaj na Nowy Świat i już jedziemy normalnie po ludzku asfaltem. I tak, pomijając to, że zapomniałem przykręcić kamery dokładnie do statywu, to nam się to trochę lepiej, bardzo bardziej kamera niż normalnie, ale ogólnie sądzę, że nie powinno być aż tak źle, więc sobie spokojnie mniej więcej jedziemy, więc też nie źle. No i jak widzicie tutaj, że bardzo prosta trasa. Nowy Świat ogólnie całkiem dobrze się zachował, jak wtedy był, tak cały czas jest. W sensie porównuje z tym, co ja pamiętam z tamtego roku. Jedyne co to Grycen podgorzał jeszcze bardziej, ale to się chyba nie liczy. No i prosta trasa, pięknie. Nowy Świat wygląda cały czas, jak wyglądał dobrze. Może pomijając to, że nie ma już iluminacji, bardzo krótko były iluminacje w tym roku, ale jest ogólnie całkiem źle. Przejechaliśmy już 7,7 km, co znaczy, że ogólnie całości będziemy im około, tak, prawie 2 km, półtorej km, coś koło tego będziemy mieli. Prędkość aktualna to jest 24 na godzinę, więc też nieźle. I tak, czy jakieś mam takie informacje, które bym chciał wam przekazać tutaj odnośnie kanału? No tak, w tym tygodniu bardzo mało się pojawia CDs. Nieco związane z tym, że ja tylko w weekendy mogę grać w CDs, więc no tak. No i Industries nie było, ponieważ nie miałem czasu. Akurat tutaj się przyznaję bez bicia. Ale mam trochę innych filmów konkursowych jeszcze do nagrywania, więc na razie tylko takie krótkie wstawki mogę powrócić po prostu i tyle, i to jakoś leci. Też jeszcze mam konkurs do zorganizowania tam na całą Warszawę, tam jeszcze będę mieć do niego reklamę, trzeba zmontować. Dużo naprawdę tyle rzeczy robię, więc przygodę wiznosza będę też niedługo montować, tylko muszę wyczyścić sobie obiektyw w telefonie. I tak, będzie się działo. Materiał polityczny jest zaplanowany, ale trochę później, już trochę później, jak trochę rzeczy jeszcze porobię. No i my tutaj jak kulturalnie, jak jakiś samochód, oczywiście nawet w Lidlu jesteśmy, sobie będziemy tutaj skręcać właśnie w lewo. No i akurat nawet trochę mi się udało, bo tutaj nic nie jechało. Tylko taksówka mi tutaj trochę, no ale to taksówka, więc nie będę walczyć, bo nie mam zbytnio czym. No i niestety to co najmniej już wiem, że muszę ze sobą brać okulary teraz jak jeżdżę nawet w Lidlu, ponieważ słońce lubi robić swoje. No i tak, na początku mieliśmy Mod Nation w tle, później było Country Radio, a teraz jest znowu Mod Nation. Tego utworu możecie nie kojarzyć, bo go raczej nie puszczam zbyt często. To jest Mod Nation Team. Ja nie myślę, że to jest to, ale dobra. Zostawię was tutaj kawałkiem tych utworów na tutaj naszej pięknej promenadzie zielonych drzew, no powiedzmy takich zielonych, na Świętokrzyskiej.
ciekawe tutaj, nie wiem czy zauważyliście, przed chwilą się też światło tutaj zapaliło na zielono, prawda? No ja to zawsze mam do wyczucia czasu, kiedy przyjechać. Niestety przy poczcie głównej trochę postałem, ale to poczta to tak to być. Z pocztą się nie doganiasz, nie ma bata. No i proszę bardzo, pięknie tutaj wszystko wygląda. Ta stara, te święta wszystka. Ścieżki pięknie wyglądają. Drzewka jeszcze bez listków, ale to będziemy widzieć nasze życzenie czasu. Jak się może będę pojawiać, wioska będzie przychodzić, będzie to coraz lepiej wyglądać. Samego mam jeszcze 2 minuty, okej, okay, dobra. Bo ja tutaj jestem też spięty z czasem z drugiej strony, ale mniejsza z tym. Dobra, no. Całkiem nieźle, całkiem przyjaźnie. Powiem tyle. Dojeżdżamy tutaj do stacji. Do końca tak właściwie prawie. Jesteśmy na świętach wszystkich wysiadamy. Przede mną jest inne Wotlidlo. No, to jest poczta główna, jakby ktoś nie wiedział. Warszawa 01, poczta. Główny urząd pocztowy w Warszawie. Tak mniej więcej. Tutaj się te wszystkie rzeczy. Jeżeli chcecie wysłać list, najlepiej tutaj. 24 godzina poczta w Warszawie. No, i ona się tutaj właśnie mieści na Świętokrzyskie. Wiele osób może nie wiedzieć o tym, ale tutaj właśnie jest. Dobra, nie na żadnej ulicy pocztowej. Dobra, no i sobie jedziemy tutaj prosto. Dalej pięknie, jakiś rowerzysta mnie tutaj wyprzedził, ale ja się zaraz wygrałem na tym Wotlidlu, który też trzeba było go trochę wyprzedzić, nie? No, jak widzicie, słońce naprawdę całkiem nieźle. Widzimy nasze 3 piękne wieżowce, 4 nawet. Jedziemy, no. Pałac Kultury i Nauki, metro Świętokrzyska, wszystko pięknie wygląda. Swojego... A, no tu już kończymy odcinek. Zapomniałem o tym, żeby patrzeć na zegarek. Tutaj go rowerzysty też mi się udało wyprzedzić ostatecznie, trochę nielegalnie, ale... Ale udało mi się. Dobrze, mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostać pobudę. Jeżeli jesteście nowym właśnie, kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Tutaj mamy sezam, tutaj jest taka piękna stacja Wotlidlo. I tutaj będziemy czekać, aż nam to wepnie. I będzie wszystko pięknie, cacy. I będziemy przeszczęśliwi. Cześć!